W tym przykładzie zaproponuję Wam takie rozwiązanie, w którym zobacz, tutaj sobie wstawimy taki nawias, po to, żeby jako pierwsze działanie wykonać to dzielenie. I zwróćmy uwagę, że w tych potęgach wykładniki są identyczne, więc możemy wtedy to działanie zapisać na jednej kresce ułamkowej, a wykładnik potęgi wystawić poza nawias. I teraz spójrz. Trójkę, dwunastkę możemy skrócić przez 3. Początek przepisz. O? Natomiast jedną czwartą zapiszmy jako 4 do potęgi minus pierwszej. No a skoro tutaj mamy pi, to zapiszemy minus pi. No i teraz mamy klasyczne mnożenie potęg o tych samych podstawach. W takim przypadku wykładniki potęg dodajemy, co skutkuje redukcją tych dwóch liczb do zera. I zostanie nam 4 do potęgi trzeciej, a to jest 64.